Long time no see! Dzisiaj skrzyneczki na stronie CSGO Skins. Jest to dla mnie odcinek dość taki... W sensie, bardzo się z niego cieszę, bo CSGO Skins jest to pierwsza strona, jaką kiedykolwiek nagrałem na moim kanale, jeśli chodzi oczywiście o skrzynki ze skinami do CS-a, więc jestem naprawdę dumny, że historia tutaj tak zatoczyła koło i dzisiaj mogę was gościć po dość długim czasie na filmie z CSGO Skinsa. Jest to chyba w ogóle pierwszy film ze skrzynek w tym roku, więc mam nadzieję, że się stęskniłeś gościu i oczywiście na CSGO Skins będziemy sobie dzisiaj skrzyneczki otwierać. Oczywiście zaraz wam powiem konkursie, ale pierw, no zobaczcie, naprawdę to jest coś pięknego. Ja generalnie zawsze byłem mega fanem skrzynek tutaj i designu tych skrzynek przede wszystkim i wyglądu tych skrzynek. Właśnie na CSGO Skinie się zawsze coś... No, ta strona miała po prostu coś w sobie, co mnie urzekło, więc naprawdę bardzo się cieszę, że no tą stronę mogę tak naprawdę sobie teraz tutaj skrzyneczką oczywiście dla widza kręcić. Generalnie, jeśli chodzi jeszcze o samą stronę, to przedtem ona wyglądała trochę inaczej i ten design naprawdę utrzymywał się dość długo, bo chyba bodajże od kiedy strona istnieje, a jak nie, no to co najmniej wydaje mi się od 2016-17 roku, jeszcze przed tymi banami, co weszły na handel te 7-dniowe, wiesz o co chodzi. I już wtedy, przedtem, jakby przed tym banem, to ta strona wyglądała cały czas tak samo i kurczę, to jest jedyna rzecz, za którą tęsknię tak naprawdę na tej stronie, bo tamten design miał coś w sobie, 91 zł udało nam się zdobyć, więc bardzo spoko. Tamten design miał coś w sobie i bardzo mi się podobał, ale ten również jest zacny i da się do niego przywyknąć. Jeśli chodzi jeszcze oczywiście o CSGO Skinsa, no to przypomnę ci, że jest oczywiście kod promocyjny, podczas którego jak go użyjesz, to za każdym razem możesz sobie 10% więcej do wpłaty oczywiście odebrać. Wystarczy, że klikniesz do ładuj, bądź zaległeś się z linku zapisu, bądź kliknij sobie tutaj. I wpiszesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x. I wtedy albo jak się zalogujesz, albo jak wpiszesz ten kodzik tutaj, 10% więcej do każdej wpłaty możesz sobie odebrać. Ile tylko razy chcesz, możesz sobie kodów wpisać. Oczywiście wszelakie metody płatności, skiny, PaySafe Cardy, SMS-y i wiele więcej. Ale przypominam oczywiście, że jak chcesz grać na CSGO Skinsie, no to oczywiście strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, a granie oczywiście i otwieranie skrzynek, no, wiąże się z ryzykiem strat. Nie jest powiedziane, że zawsze uda ci się wyjść na jakiś tam profit ze skrzynek. Czasem też, no, można stracić. Skrzynia Beast kosztuje ona 100 zł. Mamy dalej 2500 zł, więc balansujemy w tym tutaj zakresie. No, 2500 miałem na starcie i zobaczymy, ile tak naprawdę na koniec uda nam się z tego odcinka, no, mam nadzieję, zarobić, tak? Mamy Digielka, Kumisio Dragon, no nie będzie to profil, ale jest to bardzo fajny skin. Generalnie duży minus jest taki, że można tylko 3 skrzynki naraz otwierać, więc halo, proszę to zmienić, proszę dać mi możliwość wydania więcej pieniędzy naraz. 188 zł, próbujemy jeszcze raz, generalnie fajne skiny do trafienia są. Dostajemy Glocka, Gamma Doppler Face 1, bardzo spoko jest to, że pokazuje jaki face tutaj dropimy, no ale mówię, no 3 naraz, to kurczę, dla Kroku to tak mało. Ja już tutaj z formy prawie chyba w ogóle wyszedłem, bo tak do was mówię, no od kilku minut i tak trochę tchu mi brakuje. I nie, to nie dlatego, że mi się przytyło kilka kilogramów pewnie. Wyszedłem z formy, tak? No, Kroko nigdy nie traci formy, ale po takiej przerwie nawet Kroko formę mógł stracić, więc no, mam nadzieję, że już jej tracić nie będę. 1900 zł. Co my tu możemy otworzyć? Pamiętam, że jak... Bo ja mogę się tak naprawdę teraz z wami podzielić moimi doświadczeniami, nie? Jak ja kiedyś otwierałem tutaj skrzynki na CSGO Skinsie. Bardzo lubiłem tą skrzynię. To jest skrzynia, która dalej się utrzymuje od tego czasu, od kiedy ja otwierałem skrzyneczki i polowałem na fajne skiny. To pamiętam, że ta skrzynka była naprawdę zacna. Czy dalej taka jest? Zobaczmy. Aquamarine Revenge. Generalnie chyba fajny stan, jakiś minimal... Okej, minimal wear, tylko ta M-ka. 252 zł. No jest to strata. 300 zł wydajemy na jedno otwarcie. Zobaczmy tutaj. Kurczę, wydaje mi się, że... I co tu poleciało takiego? 267, ale to i tak jest minus. Generalnie wydaje mi się, że nie pokazuje chyba dobrych stanów. Tak mi się wydaje, że pokazuje tylko te wyższe, albo mi się coś wydaje. 187, no tutaj jeszcze jedna próba. Mamy 1400 zł jeszcze, więc no liczymy, że
Tendik Print Stream może nam tu zwrócić otwarcie 375 zł, więc jest to oczywiście zwrot. Generalnie oczywiście na CSGO skin się możesz sobie też dołączyć do konkursów. Też myślałem, że spoko opcja. Generalnie jeszcze tutaj mamy skrzynki eventowe. Pójdziemy na skrzynkę gym. Nie, to nie jest żadna tutaj aluzja do tego, żebym poszedł na siłownię, drogi widzu. Proszę nawet tak nie myśleć. Po prostu chcę ją otworzyć sobie kilka razy, tak? Chociaż, kurczę, może nie powinienem, jak nie jestem sportowym świlem, co? Nie wiem, czy to jest odpowiednie. No ale okej, zobaczmy, co z tej skrzynki uda nam się tutaj zdobyć. 15 zł z tego otwarcia, jest taka średniała, no ale też nie wiadomo, ile ta skrzynka nie kosztuje. MVP case, no tutaj tak naprawdę możemy oczekiwać. Możemy mieć poprzeczkę troszkę wyżej postawioną, bo 150 zł za 3 takie skrzynki musimy zapłacić. Dostajemy 99, więc jest to niestety strata. Próbujemy dalej. Możemy zdobywać, widzę, eventowe punkty. Otwierając te skrzynki. 143 zł. No i jest to, kurczę, minimalny, ale minus. Więc mam nadzieję, że to otwarcie... Myślę, że przyleci na tego kałacha, ale tak było chyba też. Ojejku, dobra. No, never mind. Nic nie mówiłem, tak? Zobaczmy dalej. Jest FAMAS, jest 5-7. Łącznie wszystko. 108 zł, no to dalej jest minus, my wychodzimy na minus, nie podoba mi się to, ale tutaj, no jeżeli ten kałach ma dobry stan, to jest tu jak najbardziej potencjał, na 92 zł. Kurczę, trzeba znaleźć skrzynkę stary, jakąś fajną profitu, albo pójdziemy może na battle? Spróbujmy, dodajmy sobie jakieś skrzyneczki. Pamiętam, że fajną skrzynką było G2A Case. Też bardzo lubię tą skrzynkę i zawsze jak wpłacałem sobie kasę, to ta skrzynka musiała chociaż raz wlecieć oczywiście z openingiem. 550 zł, kurczę, jest ta skrzynka Royal Case za 745 zł. Ona też chyba, chociaż nie, jej chyba nie otwierałem, ale pamiętam w ogóle na specjał jakiś stary, na chyba 5000 subskrypcji, albo na 1000, nie pamiętam, bo nie wiem, czy ten film dalej na kanale jest. Czy, bo generalnie bardzo dużo filmów z mojego kanału kiedyś swego czasu zniknęło samo z siebie. Czy ja to usunąłem? Nie wiem, do dzisiaj tego nie wiem. Ale pamiętam, że jakiś film typu rok na YouTube właśnie, jakieś specjale i tak dalej po prostu zniknęły, wyparowały od tak z mojego kanału, więc nie wiem co się stało. Ale był taki film i pamiętam, że otwierałem właśnie tą skrzynkę Knife Case na specjał i wtedy trafiłem slotera chyba z tego co pamiętam Falchiona i byłem na plus, bo wtedy ta skrzynka kosztowała 3-4 stuby. Dobra, coś takiego, na dwie osoby, bitwa oczywiście publiczna, dodajemy bota. Aha, mogę teraz go dodać, okej, mamy bot. No niech będzie tutaj, no wszyscy mają mniej więcej tyle samo procent, dobra, chodź Adi i zobaczymy jak w ogóle battle wyglądają. Okej, okay, fajne dźwięki, to jest na pewno duży plus, bardzo mi się podobają te dźwięki przy otwieraniu skrzynki i tak dalej, które są tutaj na stronie. Ja G2A, no... Kurczę, 67 zł, ale dobra, to nie ma tragedii. To jest tak naprawdę delikatna strata, a tym kałachem ją sobie odbijamy, ale zobaczmy, po uspie tutaj i ostatnia skrzynka... 158 zł, ten usp minimalware i ostatnia No! Ja nie mogę! Ja nie mogę, ale lucky stary! Ale dobra, jesteśmy na plus! Jesteśmy na plus, to mi się podoba! To mi się podoba, stary! Are you sure? Yes, I'm sure! Okej, okay. Chodźmy może teraz... No nie no, stary, musimy jedną tą skrzynkę otworzyć, no przysięgam ci! Po prostu muszę ją otworzyć! Nie powiedziałem o konkursie, ale to zaraz wspomnę, wszystko na spokojnie. Nic tam nie ucieknie, jest Print Stream, czy to jest czy więcej niż 750 zł? Stówka w plecy. Okej, okay, mam nadzieję, że łapę zostawiłeś. Glowsy? Glowsy, ale Gorilla to one nie są jakoś... No właśnie, dobra, to 3 razy sztuka, mam nadzieję, że mi się to opłaci. I spróbujmy, no nie, Wildfire, chyba że jakiś Factory New. Minimalware może nawet i zobacz... Jajaj, no... Okej, okay, dobra. Generalnie, zróbmy tak, że do wygrania masz skina... Jeszcze nie wiem jakiego. Zobaczymy. Ale coś pewnie za jakieś 10-15 zł. Myślę, że takie skiny co odcinek to nie jest jakaś zła opcja dla was. Więc dajmy na to jakiś skinek za... O, ta skrzynka pamiętam też, bo pamiętam, że sobie wrzucę dwa razy. Weźmy kilka 50%ówek. Jedno coś takiego, niech będzie jedno coś takie, 515 zł. Dobra, już mówię, bo zapomniałem chyba co chciałem powiedzieć.
Chciałem powiedzieć, że co odcinek myślę, jakiś skin za 10-15 zł, myślę, że spoko opcja dla was. I jak chcesz sobie wygrać, daj upust swoim emocjom w komentarzu, stary. Co sądzisz o powrocie skrzyneczek na mój kanał? Oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Udostępnij i użyj kodu CROXY na CSGO skinsie. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią. Bo skrzyneczki, oczywiście kręcenie sobie tutaj na CSGO skinsie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, więc pamiętaj. 54 zł, no mam nadzieję, że tutaj, no właśnie coś takiego, o to chodziło. Ale 129 zł tamten bot ma, ale ta AWP dla nas, no kurczę, mogło być lepiej. Ostatnia GG. Ja nie mogę. Ej, ale bardzo fajny dźwięk jak przegrałem. W sensie, powiedziałbym, że przegrywałbym częściej, żeby ten dźwięk słyszeć, ale no tak to chyba nie. Dobra, anarchia. Otwieramy jedną. Niech leci. No, mam nadzieję, że nie wyjdę na pierwszym odcinku z CSGO skinsa na tak duży minus. Że coś jeszcze mi się uda wygrać, ale mamy 172 zł, stary. A zobaczmy ten event, co? Nakarm kurczaka. Nakarm za 100. I co? Jak karmię, to co? Dostaję jakiś skin, czy co? O co chodzi? Nagroda 10-20. Nagroda 10-30. Czekaj, muszę zobaczyć, o co chodzi. Ale czekaj, bo ja wydaję teraz punkty eventowe, tak? Aby dobra. Aha! W ten sposób. Czyli patrz. Wrzucasz 100 tych tokenów do tego kurczaka. Z innymi graczami. O! I patrz! I wygrałem! I 10,70 dla mnie idzie. I widzisz, osoba, która jakby doprowadzi do jego eksplozji, wygrywa wszystko. Ej, zajebiste, podoba mi się. Dobra, zobaczmy, ustrzel skina. A, no to standardowo takie, wiesz. Wybieramy demon to. Kurczę, tutaj był troszkę lepszy, no. Jeszcze raz. Kurde, jeszcze raz. Okej, teraz najdroższy. Ej, fajne też. I ostatni tryb tutaj, tak? Mogę tu dorzucić coś, wymienić swoje punkty. Aha, okej. Dobra, to mam 2291, czyli ten tryb, który tak naprawdę chyba lubię najbardziej. 3, 4, 5. No niech będzie, dają, to biorę, tak? I zostało nam 190 zł. 190 zł, no kurczę, jakoś chyba to, nie wiem jak nawet to powiedzieć, to chyba jest po prostu przeznaczenie, że zawsze jak jest jakieś ważne wydarzenie, jak dajmy na to, no tutaj teraz wracam do skrzynek, ostatnio też na GeForce Skinsie chyba pierwszy film, to zawsze muszę wyjść na minus i bardzo to mi się nie podoba, dlatego tworzę battle i mam nadzieję, że no, zmienić to się jakkolwiek chyba nie zmieni, bo nie wiem co by musiało się stać i co byśmy musieli dropnąć, ale zobaczmy. Skrzynia oczywiście pierwsza za 100. No USP, no i rymeczka, no okej. Trochę te skiny są warte jednak mimo wszystko. Jest USP Cortex 60 zł. Ten, co to są w ogóle? Co się stało z tymi skinami? Bo generalnie, nie wiem czy wiesz, ale jak nie otwierałem sobie skrzyneczek w wolnym czasie, to w CS-a też nie grałem praktycznie, nie? Bo w tym czasie się dzieje tyle, co w moim życiu, czyli praktycznie nic. I nie mam jakby ochoty w ogóle w CS-a grać, nie? Więc nie gram w CS-a, nie orientuję się jak tam z tymi cenami tych skinów i tak dalej. No ale chyba będzie trzeba powoli wracać, co? Jakby operacja jakaś weszła, no to naprawdę. Ażbym z przyjemnością włączył grę. 4 osoby. No, last chance tutaj. Jeśli uda nam się z tego zarobić, powiedzmy 1000 zł, bo tyle chyba jest jeszcze w zasięgu. Tak mi się wydaje. No, 4 osoby, no. 4 osoby jakby, no. 205. Oj, chyba nie wygrałem już tego. CO?! Nie! 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 Nie, to się nie wydarzyło! To się nie wydarzyło, stary! Ja nie mogę, mi się stary już oczy zaświeciły na zielono, stary, od dolarów. Patrz, ej, mówiłem, że tysiak jest w zasięgu. 1700. 1700. Gdyby nie ten USP. No.
No cóż, no, dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się na kolejnym odcinku CSGO Skinsa. A, i chyba nie muszę mówić, że jak wrócił z szynki, to wraca daily, więc jak chcesz sobie wygrać kolejnego skina, to zapraszam na kolejny film. Dzisiaj się nie udało, ale mam nadzieję, że następne filmy będą dla nas bardziej tutaj szczęśliwe. Przypominam o kodzie promocyjnym, którego możesz używać dowolnie, jak jesteś rzeczywiście osobą pełnoletnią, mogę się z nich zapisać, bądź też tutaj wpisuję rzeczywiście kodzik Kroxy przez Bikes. A ja się z wami żegnam, elo!